2011 roku Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia realizował kontrolę w dość szerokim zakresie tematycznym. Oczywiście nie sposób w telegraficznym skrócie odnieść się do wszystkich prowadzonych przez nas prac. W związku z tym chciałbym się skupić na kilku, moim zdaniem, najistotniejszych kontrolach przeprowadzonych w 2011 roku. Chciałbym zacząć od kontroli dotyczącej programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Temat ten realizowaliśmy w ramach szerszej kontroli, kontroli międzynarodowej, równoległej. Analizując problemy, jakie spotykają osoby niepełnosprawne w tych krajach, które były objęte kontrolą, możemy zauważyć, że większość tych problemów występuje, chociaż oczywiście w równym nasileniu, we wszystkich kontrolowanych krajach. Powszechnie wskazuje się, że osoby te są gorzej wykształcone, mają słabsze przygotowanie zawodowe. Chociaż obecnie w czasie kryzysu pojawiła się też taka tendencja, że niektóre firmy rezygnują z zatrudniania osób o wyższych kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych, o lepiej przygotowanych, zadowalając się osobami o gorszym przygotowaniu, po prostu w ten sposób ograniczając koszty prowadzonej działalności. Stwierdziliśmy również brak odpowiedniej efektywności pewnych instrumentów kierowanych do osób niepełnosprawnych, przede wszystkim szkoleń. Mechanizm polegał na tym, że w tym momencie, kiedy pracodawca uzyskiwał zwrot kosztów związanych z utrzymaniem stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, wówczas był zainteresowany zatrudnieniem danej osoby. Natomiast w sytuacji, kiedy program się kończył, kiedy możliwości dofinansowania się kończyły, ta osoba była czasami zwalniana z tego stanowiska, na którym pracowała. Powszechnym problemem pozostaje brak odpowiedniej koordynacji pomiędzy różnymi instytucjami zaangażowanymi w proces aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pewna przewlekłość i skomplikowanie procedur administracyjnych, jak również brak odpowiednich wiarygodnych danych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych, co niewątpliwie przekłada się na skuteczność polityki prowadzonej w tym zakresie. Innym istotnym problemem wśród osób niepełnosprawnych jest ich pewna bezsilność, która związana jest z brakiem wiedzy, umiejętności i odpowiednich zasobów, aby wejść na rynek pracy, ale także pewna bierność zawodowa, czyli niechęć do podejmowania zatrudnienia. Istotnym też elementem tego naszego raportu jest pokazanie pewnych dobrych praktyk, które powinny być upowszechniane w Europie i które powinny stanowić wzorzec dla innych krajów w celu do stworzenia dobrych, sprawdzonych rozwiązań. Tutaj takim przykładem może być na przykład system obowiązujący w Szwajcarii, która ma bardzo dobry system reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba w trakcie swojej kariery zawodowej staje się niepełnosprawna wskutek różnych okoliczności i należy tę osobę przywrócić do rynku pracy. I teraz ten system, który obowiązuje w Szwajcarii, polega na takim bardzo dobrym diagnozowaniu danej osoby, na stosowaniu odpowiedniej rehabilitacji, odpowiedniego przygotowania zawodowego, tak aby taka osoba mogła w stosunkowo krótkim czasie wrócić na rynek pracy. Tego typu rozwiązania spotyka się też w niektórych innych krajach, na przykład w Niemczech. Przykłady dobrych praktyk bardzo interesowały posłów z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która rozpatrywała w zeszłym roku raport z naszej kontroli równoległej. I też ten problem, ta kwestia dotycząca reintegracji zawodowej była tu istotna. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który też ustosunkował się do naszej informacji, który brał udział w tym posiedzeniu komisji, wskazał, że wprawdzie w Polsce nie ma jeszcze tak rozwiniętego tego systemu, ale już podjęto pewne pierwsze próby w celu jego stworzenia. Oczywiście tu potrzebna jest pełna koordynacja działań pomiędzy PFRON-em, pomiędzy ZUS-em, KRUS-em i pełnomocnikiem rządu spraw osób niepełnosprawnych, ale prace zostały zainicjowane i sądzę, że to też jest taki pozytywny wymiar tej kontroli, którą zrealizowaliśmy. Innym ciekawym zagadnieniem, które badaliśmy w ubiegłym roku, były kwestie związane z procesami przeszczepiania narządów, tkanek i komórek. Ta metoda stała się powszechną, dostępną i bezpieczną metodą leczenia i na całym świecie już ponad 1 000 000 osób, które mają przeszczepiony narząd. Przeszczepienie narządów rozpowszechnione zostało również w Polsce, dlatego tę ważną społeczną problematykę podjęliśmy w ramach badań kontrolnych. Z ustaleń kontroli wynika, już zapewnione zostały, co należy na pewno ocenić pozytywnie, zostały zapewnione warunki równego dostępu do procedur przeszczepowych. Nie stwierdziliśmy sytuacji, kiedy przeszczepu dokonano było u osoby, która nie została zgłoszona na krajową listę osób oczekujących. Nie stwierdziliśmy również wpływu czynników pozamedycznych na ustalenie kolejności dokonywania przeszczepu. Niestety dzieje się tak, że część osób umiera, nie doczekawszy się dokonania przeszczepu. Podstawowym problemem, jaki występuje, jest niedobór narządu do przeszczepu. W 2009 roku na przykład pozbrano u nas narządy od 420 zmarłych osób, co daje nam mniej więcej niewiele ponad 11 dawców narządów na 1 000 000 mieszkańców. W Europie tych dawców przypada mniej więcej 16-17 na 1 000 000.
obywateli, natomiast w Hiszpanii na przykład, która ma bardzo efektywnie działający system przeszczepiania narządów, tych dawców jest ponad 30. W trakcie kontroli przeprowadziliśmy badania ankietowe w wybranych szpitalach. Interesowało nas, dlaczego tak mało osób jest kwalifikowanych, zmarłych jest kwalifikowanych jako dawcy narządów. Dyrektorzy szpitali wskazywali różne przyczyny tego stanu rzeczy. Wiele jednak zależało od tych przeszkód wewnętrznych, czyli przede wszystkim brak standardu współpracy między oddziałami w zakresie identyfikacji dawców, brak odpowiednich procedur, brak nawet pewnej wiedzy lekarzy na temat zgłaszania i możliwości zdawców i możliwości pobrania narządów. Tym wszystkim bolączkom miał radzić pewne nowe rozwiązanie organizacyjne, czyli pojawienie się w szpitalach koordynatorów, którzy powinni zapewnić sprawne pobieranie narządów do przeszczepów. Tych koordynatorów wprowadziła nowelizacja ustawy transplantacyjnej dokonana w 2009 roku. Niestety minister zdrowia, przygotowując projekt nowelizacji, nie zapewnił przepisów, które stwarzałyby zasady funkcjonowania i wynagradzania tych koordynatorów. Takie regulacje nie zostały wprowadzone do ustawy i naszym zdaniem utrudniało to w jakiś sposób proces zatrudniania tych koordynatorów. Ich liczba jest jeszcze niewystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb. Szereg pozytywnych zjawisk w zakresie polskiej transplantologii zapoczątkował Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej POLGRAF na lata 2006-2009. Niestety w trakcie tego programu na skutek pewnych niedociągnięć nie uzyskano wszystkich zakładanych celów. Minister zdrowia nie zapewnił odpowiednich środków na realizację tego programu. To finansowanie było na wysokości około 20% planowanego. Nie dokonano rozeznania wszystkich potrzeb i możliwości ich realizacji. W samym programie zabrakło pewnych mierników pozwalających na jego ocenę. Minister zresztą nie dokonał takiej kompleksowej oceny realizacji tego programu. Te wszystkie mankamenty spowodowały, że nie spełnił on wszystkich pokładanych oczekiwań. Natomiast w tej chwili wdrażany jest nowy program i wydaje się, że ten program powinien bardzo dobrze służyć polskiej transplantologii. Zakłada dużo większe nakłady niż ten program poprzedni i jest programem wieloletnim. Ostatnią kontrolą, o której chciałbym opowiedzieć, jest kontrola bardzo istotna ze społecznego punktu widzenia, kontrola przekształceń szpitali. Kontrolowaliśmy szpitale, w których dokonano zmiany organizacyjnej polegającej na zlikwidowaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i powołaniu spółki, która prowadziła dany szpital, spółki z udziałem samorządu terytorialnego. Stwierdziliśmy, że w kontrolowanych podmiotach bardzo często było tak, że dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej został następnie prezesem lub wiceprezesem spółki prowadzącej szpital. Naszym zdaniem była to sytuacja nieprzejrzysta, ponadto nie dawało to gwarancji, że dyrektor, który zadłużył poprzednio szpital, będzie dobrym prezesem nowej spółki i pozwoli na uzyskanie korzystnych wyników finansowych tego w tym podmiocie. Z badań, które przeprowadziliśmy, wynika również, że przekształcenie nie zawsze doprowadziło do poprawy sytuacji finansowej, że nowe podmioty również generowały straty. Sytuacja ta wynikała z tego, że samo przekształcenie szpitala w spółkę nie daje jeszcze gwarancji, że będzie to podmiot, który będzie efektywnie funkcjonował na rynku usług medycznych. Po prostu temu przekształceniu muszą towarzyszyć odpowiednie zmiany organizacyjne, restrukturyzacja, lepsze dostosowanie oferty świadczonych usług do potrzeb zdrowotnych, do wymagań, jakie stawia Narodowy Fundusz Zdrowia, lepsze negocjowanie przez kierownictwo jednostki z dostawcami leków, z dostawcami sprzętu medycznego, efektywne działania na rzecz restrukturyzacji, na rzecz dostosowania struktury zatrudnienia personelu medycznego do wymagań stawianych przez płatnika. I tylko w takich przypadkach szpital może odnieść pewien sukces na rynku, czyli przestać generować długi i jednocześnie zapewnić pacjentom usługi medyczne na odpowiednim poziomie.